Dzień dobry, chciałem Państwu pokazać, jak uruchomić i posługiwać się efektami kształcenia w Moodle. Efekty kształcenia, każdy kto pracuje na uczelni wyższej na pewno wie. Efekt procesu bolońskiego. Mamy teraz troszeczkę inne podejście do przygotowania kursów. Mają być to kursy, gdzie student jest traktowany przedmiotowo. Obejrzyjmy sobie fragmencik takiego sylabusu. Jest to jakiś tam przedmiot u mnie na Politechnice. I popatrzcie Państwo na cel przedmiotu. Cel przedmiotu jest ewidentnie, są to zadania ewidentnie ukierunkowane na kurs i na prowadzącego. To kurs ma zapoznać studentów, to ma dostarczyć praktyczne umiejętności itd., itd. Natomiast efekty kształcenia to student ma znać i potrafić zastosować. Ma rozrozumieć i odczuwać potrzebę ciągłego doskonalenia. Ma rozumieć potrzebę, ma mieć świadomość. Jak teraz sobie te efekty, oczywiście te efekty kształcenia później znajdują swoje odzwierciedlenie w efektach kształcenia, dla całego programu studiów. Efekty kształcenia są połączone z celami przedmiotu, z treściami programowymi i są oceniane. Popatrzmy, jak włączyć efekty kształcenia, czyli Outcomes Moodle. To jest platforma Politechniki Częstochowskiej. Żeby włączyć w ogóle Outcomes Moodle, trzeba wejść do administracji serwisu i odnaleźć tam zaawansowane funkcje. I proszę, pierwsze, włącz efekty kształcenia, stawiamy ptaszek. Domyślnie ta wartość jest ustawiona. Nie ma tego ptaszka. Polecam Państwu zerknąć jeszcze tutaj w te zaawansowane funkcje. Na sam dół są tutaj jeszcze dwie bardzo ciekawe i często przeze mnie używane opcje. Włącz śledzenie ukończenia i włącz dostęp warunkowy. Ale to już na inne spotkanie. Kolejna rzecz to włączenie, zaplanowanie efektów kształcenia w kursie. Więc wchodzimy sobie do kursu, w którym chcemy te efekty kształcenia umieścić. Administracja. Pojawiła nam się nowe menu efekty kształcenia. Ja już tutaj sobie dodałem trzy efekty kształcenia właśnie z sylabusa, który Państwu przedstawiłem. Żeby dodać nowy efekt kształcenia, klikamy przycisk edytuj efekt kształcenia i dodaj nowy efekt kształcenia. Mamy do wypełnienia pełną nazwę, skróconą nazwę. Polecam Państwu używanie tej samej nazwy pełnej i skróconej i jednoznacznej nazwy, takiej, żeby studenci wiedzieli, o co chodzi. Ja tam sobie na potrzeby zabawy z efektami kształcenia podałem EK1, EK2. One mają swój odpowiednik w sylabusie. Tutaj można pełen opis do tego dodać. Uwaga na to okienko, standardowe efekt kształcenia. Jeżeli damy tutaj ptaszka, ten efekt kształcenia będzie domyślnie, będzie obowiązywał w całej naszej instalacji Moodla. Więc z wyczuciem proszę używać tej opcji. No i skala standardowa, można tutaj ustalić skalę oceny każdego efektu. Ja używam skali Politechniki i tak też te moje efekty są zbudowane. Zobaczmy, jak takie efekty wyglądają już uzupełnione. Mamy efekt kształcenia pierwszy, skala Politechniki i tutaj
opis tego efektu. Niestety jakiś babol tutaj się wciął i nie mamy wyglądu takiego jak w HTML-u. Dobrze, a teraz zobaczmy, w jaki sposób przypisać efekty do konkretnych aktywności. Dodam sobie zadanie najprostsze, jakie może być zaplanowane. Mam jakieś problemy z siecią cały czas. W tym zadaniu spróbuję przypisać konkretne efekty kształcenia. Wpisujemy nazwę zadania, jego opis, niech będzie to zadanie typu przesłany plik i idziemy do ocena, oczywiście ocena, skala Politechniki i efekty kształcenia. Mam do wyboru teraz te efekty, które w kursie zaplanowałem. Niech będzie, że to zadanie wymaga efektów od 2 do 4. Mam już to zadanie. Teraz zobaczmy, jak to takie zadanie wygląda od strony nauczyciela po tym, jak zostanie ono wykonane przez studenta. Tutaj niejaki Tomasz Walasek test wykonał już to zadanie. Oceniłem to na 5, no jakżeby inaczej. I mam teraz możliwość oceny każdego efektu kształcenia. To było inne zadanie. Zadanie pierwsze, jak Państwo widzicie, tam przypisałem 3 różne grupy efektów i mam możliwość oceny każdego efektu osobno. Mogę również oceniać wszystkie te zadania w dzienniku ocen. Jeżeli tutaj włączę tryb edycji, to teraz każdy z efektów kształcenia mogę ocenić zbiorowo w całym kursie dla danej osoby. I niestety, jeżeli zastosuję quiz lub forum, to jest to jedyny sposób oceny efektów kształcenia, bo ani quiz, ani forum oceniane nie umożliwiają mi oceniania efektów kształcenia wewnątrz każdego zadania, tylko tutaj dopiero w dzienniku ocen, w różnych widokach. To chyba wszystko. Jestem przekonany, że dacie Państwo radę sami opanować ustawianie efektów kształcenia dla quizów i dla form. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, tam tego się nie ocenia, dopiero tutaj w dzienniku ocen. Wydaje się być to ciekawe narzędzie, szczególnie w obliczu tej całej biurokracji, która nas obowiązuje na uczelniach. Dziękuję za uwagę.